Witajcie serdecznie! Długo czekałem na tą chwilę, długo czekałem na ten moment, aby na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway zaprezentować i opowiedzieć Wam o najnowszych keyboardach z półki średniej, wyższej Yamahy. Modele, które premierę miały we wrześniu tego roku 2024, przynajmniej w Polsce. Modele Yamaha PSR SX 920 i będzie również odcinek poświęcony PSR SX 720. Na sam początek ogromne, ogromne dzięki dla sklepu muzycznego Krys w Grudziądzu, który tak naprawdę bezinteresownie wysyła mi te instrumenty do testów, nowe sztuki. Ja zaznaczę i nadmienię, że w żaden sposób nie jestem sponsorowany przez owy sklep, mamy po prostu czysto przyjacielskie relacje, wspieramy się wzajemnie, tylko reklamą. Nie jestem fundowany w jakikolwiek sposób przez producentów sprzętów, nie funduje tego odcinka również firma Yamaha. W tym odcinku dowiecie się po prostu wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć, a być może prawie wszystkiego i przede wszystkim moje subiektywne zdanie na temat tego instrumentu, a wiem, że wielu z Was ceni sobie moje zdanie i doceniacie ten kanał za to, że mówię jak jest. Jeśli coś mi się nie podoba, to mówię, że mi się nie podoba. Jeśli mówię, że coś jest świetne, to jest świetne. Natomiast dzisiaj będzie muzyczno-słowna prezentacja Yamahy PSR SX 920, bo ona jest królową tego odcinka. Prezentacja będzie słowno-muzyczna, czyli będę przeplatał brzmieniami tego instrumentu, nagraniami, na które poświęciłem troszeczkę czasu, brzmieniowymi, stylowymi, muzycznymi, przyjemnymi przerywnikami, żebyście mogli usłyszeć, jak brzmi ten instrument. Oczywiście ciężko jest wszystko zaprezentować w tak krótkim materiale, a postaram się i postarałem, aby był on jak najbardziej treściwy dla Was. Witam jeszcze raz serdecznie, oglądacie kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, a Wy oglądacie recenzję najnowszej Yamahy PSR SX 920. Yamaha PSR SX 920. Mówią, reklamuje się to, że to mały Genos 2. Czy to prawda? Podejmiecie sobie sami takie wnioski na koniec i wyciągniecie wnioski na koniec z tego Wy. Wiadomo, że takie hasła sprzedają się świetnie. Genos to najwyższy instrument, który flagowy model, który kosztuje aktualnie gdzieś koło tam 17-18 tysięcy złotych. W momencie premiery kosztował aż 24 tysiące złotych. I tak się po prostu robi marketing. Nie ruszajmy kwestii cenowej, bo o tym będzie kolejny odcinek. Co się stanie z ceną tego instrumentu, tego nie wiemy. Na tą chwilę oscylują one w granicach 10 tysięcy, 10 500, więc przyjmijmy pewnie, że jak będziesz oglądał ten odcinek, cena będzie oscylować od 9 do 11 tysięcy złotych. I w takim budżecie, jeśli szukasz keyboardu, być może ten instrument będzie dla Ciebie. Yamaha PSR SX 920 to następca modelu PSR SX 900, który doskonale przyjął się na rynku. Yamaha sprzedaje najwięcej keyboardów na świecie i doskonale wszyscy o tym wiecie, są to sprzęty, które są przyjazne użytkownikowi, mają przyjazny interfejs. Znajdziecie na nie największe wsparcie na rynku, największą liczbę plików, ale także najłatwiejszy serwis, dostępne części zamienne i wiele, wiele innych materiałów, które można kupić, nabyć na rynkach
niezależnych. Instrumenty te doskonale sprawdzają się na scenie, na eventach, na weselach, jak to w Polsce są użytkowane, na codziennych imprezach, ale także w domu, do pracy w studio, do komponowania, artystom, muzykom, hałturnikom, muzykantom i po prostu komuś, kto czerpie przyjemność z gry na keyboardzie. Przejdźmy do budowy, czyli tego, co jest najważniejsze w instrumencie, a mianowicie klawiatura. 61 klawiszy nieważonych, klawiatura syntezatorowa, FSB. Nie ma aftertoucha, Yamaha w tych instrumentach nie daje systemu aftertouch. Aftertouch jest zarezerwowany tylko dla najdroższego modelu, w tym wypadku Genos czy też Ginos. Natomiast mam taką bardzo, bardzo, bardzo celną uwagę. Przez moje ręce przeszły SX700 i SX900 w ilości kilkunastu sztuk. Piszecie do mnie wiele, wiele maili. I w pierwszych instrumentach klasy SX był problem z stukającą, pukającą, latającą na bogi klawiaturą. Jak wzięło się czarny klawisz i poruszało prawo-lewo, to ten klawisz stukał, ewidentnie głośno stukał. Moi drodzy, w ostatnich modelach, tam z jakiegoś po jakimś czasie produkcji, ta wada została poprawiona. Chodziło prawdopodobnie o zbyt luźne spasowanie klawiatury, zbyt małą ilość smaru, który tą klawiaturę smaruje i tak dalej, nie wiem. Być może dorabiam teorię tam, gdzie jej nie ma. Ale po wyciągnięciu SX920 z kartonu, klawiatura jest bardzo sztywno spasowana, nie ma totalnie żadnego problemu z luzem. Klawisze pracują perfekcyjnie, świetnie i bardzo, bardzo mi się to podoba. Mam wrażenie, i to jest mój wniosek, że Yamaha po prostu odrobiła zadanie domowe i przywiązała większą uwagę do jakości wykonania tych instrumentów, a spadającą jakość instrumentów nie tylko temu producentowi, ale wielu innym zarzuca się w aktualnych czasach. Niestety, jak to z samochodami, chłopaki, dochodzą do wniosków, tak i jest z nowoczesnym sprzętem. Niestety, idzie masówka i ta jakość teoretycznie jest coraz gorsza. Uważam, że w przypadku SX-a poszło to jednak do góry, przynajmniej tego najnowszego. Więc mamy 61 klawiszy, świetnie, gładziutkich, przyjemnych w dotyku, przyjemna akcja klawiatury. Tą klawiaturę naprawdę da się polubić i cofam zdanie, które powiedziałem w przypadku pierwszych klawiatur SX-a. Były dla mnie beznadziejne. Na tych klawiaturach po prostu gra się bardzo, bardzo dobrze. Po lewej stronie od klawiatury znajdziemy joystick. W SX900 był to joystick, który obsługiwał pitch bend i modulację. Zastępował kółko modulacji i pitch bendera. Teraz mamy pełnoprawny joystick controller, do którego możemy przypisywać bardzo wiele różnych funkcji. Modulacje, filtry i inne efekty, które znajdziecie w zakładce Live Control. Dodatkowo nad joystickiem pojawił się nowy przycisk, a dokładnie macie dwa przyciski teraz, również przypisywalne przyciski As Enable, do których możecie przypisać dowolne funkcje. I jest również przycisk Joystick Hold. We'll be right back.
Jeśli chodzi o główny design panelu, budowę instrumentu, to zmieniła się tutaj również jedna rzecz, to kolor przycisków, tych gumowych, które są dobrze wykonane, świetnej jakości guma, bardzo dobrze się wciskają, nie ma problemu, nie pękają tak jak w Genosach. Jedyne co to po kilku latach po prostu trzeba będzie to czyścić albo wymieniać na nowe, ale do tego spokojnie. Wyglądają świetnie, świeżo, rewelacyjnie, design instrumentu pozostał niezmieniony. Taki sam kształt obudowy jak SX900, taka sama obudowa, identyczne wymiary instrumentu, więc jak ktoś ma nasze pokrowce przeciwkurzowe z SX900, to na 920 też możecie sobie zostawić. Chyba że macie z nadrukiem, to będą nadruki na 920. Również niezmieniony pozostał wyświetlacz, to dalej 7-calowy, całkiem dobrze widoczny wyświetlacz, bardzo dobrze pracujący, reagujący na dotyk, a sam system działa płynnie, bez żadnych przycinek, nie ma tutaj najmniejszego problemu ze sterowaniem. Pod wyświetlaczem znajdziemy 6 przycisków funkcyjnych Asinable, co z tymi dwoma przy joysticku daje w sumie razem 8 przycisków, czy też guzików, które możecie dowolnie przypisać pod funkcje, które producent przewidział dla Was. Podpowiem, że będzie odcinek o nowościach, które też odkryłem w przypadku tych przycisków, które pomagają w sterowaniu i grą ze stylów, ale nie będę zdradzał szczegółów, będą na pewno nowe materiały dla Was nagrane. Na pokładzie instrumentu znajdziemy również wygodny player, recorder audio, funkcję playlist, czyli dokładnie to, co było w SX900, dwie gałki live control, które mają teraz biały paseczek, czy też szary, który pomaga również w zobaczeniu, w jakiej pozycji jest ten kontroler. Nawet pokrętło głośności, widzę, dostało taki miły, ładny nadruczek, żeby było widoczne w warunkach oświetleniowych, w warunkach gry scenicznej, w jakiej pozycji mamy poziom głośności. Jeśli chodzi o materiał, z którego został wykonany panel, to tutaj się nic praktycznie nie różni. Świetnej jakości, taki niby szczotkowany, nie wiem, czy to jest metal, aluminium, nie pozostają na tym zbytnio ślady, ale po dłuższym użytkowaniu, jak ktoś ma tłuste paluszki, no to gdzieś tam te ślady zawsze się odbiją i tak jest lepiej niż w przypadku Genosa, gdzie momentalnie dotknie się instrument i temat widać. Atrapy na głośniki koloru czarnego, pod spodem fajnej klasy nagłośnienie, bodajże 2x15W nisko średniotonowe, plus 2x10W, jeśli chodzi o częstotliwości wysokie. Zapewnia to zupełnie przyjazny odbiór materiału, który sobie gramy w domowych warunkach, nie ma z tym problemu. Nawet na scenie, na imprezach tanecznych, znowu weselach, czy też hałturach, to nagłośnienie gra podczas podłączenia wyjścia liniowego i robi nam to tak naprawdę jako odsłuch. A skoro przy hałturach jesteśmy, to w tym instrumencie znajduje się oczywiście wokalizer, czyli urządzenie, funkcja instrumentu, która pozwala Wam po prostu nałożyć efekty na mikrofon i dodatkowo możecie dorzucać głosy, które będą śpiewać razem z Wami. Jest to niezmiennie Vocal Harmony 2, taki sam jak był w Genosie 1, taki sam jak był w Genosie 2, taki sam jak jest w PSR SX900. Yamaha niestety nie rozwija tego dalej. Presety fabryczne wokalizera brzmią po prostu słabo moim zdaniem. Słabo. Trzeba sobie ściszać te głosy, ale o tym macie odcinek na kanale Akademii. Natomiast sekcja efektów, reverby, delaye, tempo delay, to brzmi świetnie, dopasowuje się do tempa stylu i sekcji efektów na wokalu tak naprawdę nie można nic zarzucić. Jeśli z głową to będziecie używać, pamiętajcie, to jest dodatek, to nie może Was zagłuszać, to całość będzie brzmiała naprawdę bardzo dobrze. No ale przejdźmy do najważniejszego. Keyboard to przecież instrument naśladujący wiele, wiele, wiele innych instrumentów. To tak naprawdę najbardziej uniwersalny instrument na Ziemi. Być może się mylę, ale moim zdaniem tak jest. To instrument, który ma również sekcję automatycznych akompaniamentów, które sterujemy lewą ręką, a na prawej, wiadomo, gramy sobie linię melodyczną. Tak się przyjął. I zawsze w keyboardzie jest delikatny punkt podziału z możliwością regulacji, opcji różnego łapania akordów. I skoro przy stylach, przy automatycznym akompaniamencie jesteśmy, to instrument ten dokładnie został wyposażony w bodajże aż 575 stylów akompaniamentu. To troszeczkę więcej niż było w SX-ie 900, bodajże tam było 525, bodajże tu macie 575. Jest więc o 50 więcej. W tym macie 520 stylów Pro. Pro się ładnie nazywa, to tak naprawdę standardowe style Yamahy. 49 stylów Session, które są nagrane tak bardziej
a la muzycy na żywo, troszeczkę sesyjnie, te lupy są dłuższe, wariacje od siebie bardziej się różnią, ma to wrażenie takiego a la żywego bandu i 6 stylów z kategorii freeplay, dokładnie tyle samo, ile było w poprzedniku, to są style bez wyraźnego bicia perkusji, bez wyraźnie słyszalnego metrum, style, które mają inspirować, style, które mają dawać spokój, relaks, chill out i możecie odpłynąć przy tym instrumencie. Tutaj drobna uwaga co do samej kategorii stylów. Nie wiem, ilu z Was miało instrumenty Tyros. Tam były kategorie stylów, fajnie uporządkowane. Ja do dzisiaj uwielbiam tamten układ stylów, tamte kategorie. Ja do dzisiaj siadam do Tyrosa i wiem, gdzie co jest. Potem wszedł Genos 1 i kategorie zostały przemieszane. Weszły retro popy, których nie było itd., itd. Wszedł Genos 2, a co więcej, pomieszali style. O co tutaj chodzi? Tutaj 920 względem 900 ma totalnie inaczej nazwane kategorie. One są połączone i style zostały przemodelowane. I teraz tak, wiele stylów ma takie same nazwy. Oznacza to, że dany styl w tym instrumencie będzie brzmiał bardzo podobnie albo tak samo jak w poprzedniku. Ale wiele stylów, które szukalibyście z 900 tutaj, teoretycznie ich nie znajdziecie. Dlaczego? Bo Yamaha delikatnie je przemodelowała, zmieniła ich brzmienie, nagrała troszeczkę inne intro albo jakieś tam inne cyknięcia perkusji i w dużym skrócie ten styl nazywa się inaczej. Ale często to jest ten sam styl, który był w 900 na przykład, ale ma już inną nazwę, czasami jest w innej kategorii i totalnie... Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale mi to po prostu psuje frajdę z pracy. Musimy się tego uczyć na nowo i tyle. Sprawia to wrażenie, że to jest świeższe, nowsze, to jest delikatne przemodelowanie tego. Czasami różnice są faktycznie duże. Czasami dany styl pokazywałem Wam na przykładzie szlagier walca w Genosie 2, Genosie 1. W Genosie 2 zupełnie go popsuli, zrobili pogrzebówkę z tego szlagiera. No ale może tak tam lubią, nieważne. Totalnie inny styl o tej samej nazwie. Ja wyciągnąłem z Genosa jedynki, zrobiłem sobie na dwójkę. Ale chodzi o to po prostu, że macie nowe kategorie, nowe nazwy stylów i możecie mieć delikatne zamieszanie na początku po przesiadce ze starszego instrumentu, który te kategorie style miał nazwane inaczej. Ale gwarantuję Wam, jeśli macie zrobione registrację i przenosicie registrację ze starszego modelu, wszystko jest kompatybilne. Style, nowe instrumenty czytają zawsze bez problemu z tych starszych modeli, zawierają te same brzmienia, więc od razu odpowiadam na pytanie. Nie będziecie mieli problemu z przerzuceniem repertuaru ze starszych instrumentów. Chyba, że będą to kilka generacji starsze. To jest odcinek na kanale Akademii Keyboardu. Jak konwertować repertuar ze starszych modeli na te nowsze, żeby te nowsze to czytały. Jest do tego specjalny program. I nawet jak mieliście styl z poprzedniego instrumentu, to SX będzie podstawiał nowy styl. Ale style też proponuję sobie przenieść. Style brzmią świetnie, każdy styl ma 3 intra, 4 wariacje, 4 fill-in, czyli przejścia, break, czyli takie półprzejście perkusyjne, 3 zakończenia, mamy sync stop, sync start, który pozwala nam spokojnie, fajnie tymi stylami sterować, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, w sumie dwie. W tym modelu po raz pierwszy mamy opcję programowania stylów, które mają różne metrum w danych wariacjach. Dużo użytkowników keyboardów Yamaha o to pytało. Są to pierwsze instrumenty, które mają taką możliwość. Możecie mieć na wariacji A metrum 4/4, na wariacji B metrum 3/4. Przynajmniej tak to reklamują i tak to powinno działać. Jest również taki przycisk style section reset. Na przykład jak nie wejdziecie dobrze równo w takt, czy na jeden tam jesteście na dwa, to klikacie styl section reset, on to resetuje, albo kiedy gracie jakiś numer jako ze stylem w różnych metrach, to też można sobie resetować tym guzikiem i zaczyna się od jedynki, od początku taktu leci sobie raz, dwa, trzy, cztery, reset i znowu sobie startujemy od jedynki, nieważne w jakim punkcie danego taktu byście byli. Pozwala to mieć jeszcze większą kontrolę, jeszcze większą swobodę w graniu ze stylami akompaniamentu i sprawia, że ten instrument jest jeszcze bardziej uniwersalny. Kolejną ważną funkcją
której chciałbym poświęcić troszeczkę więcej uwagi, która również jest po raz pierwszy zaimplementowana i dotyczy sekcji akompaniamentu, to funkcja Dynamics Control. Ona weszła po raz pierwszy w starszych instrumentach Yamahy, wtedy siłą wyzwalania akordu, wciśnięcia akordu, cały styl się zgłaśniał albo ściszał. Tutaj Yamaha poszła jeszcze dalej. Oczywiście po raz pierwszy zrobiła to w Genosie 2, ale tak jest, że flagowiec dostaje wszystko, a potem te modele delikatnie część funkcji. I w SX920 mamy funkcję Dynamics Control. Co ona powoduje? Ona robi dwie rzeczy. Za chwileczkę usłyszycie przykład muzyczny i chcę, żebyście się skupili na dwóch rzeczach. Będziemy testować Dynamics Control na 0, na tam 64 i na 127. I teraz tak, to jest taki sprytny algorytm, który w czasie rzeczywistym po pierwsze, ścisza kilka ścieżek w mikserze o około 10-20%. Ale to również w czasie rzeczywistym zmienia velocity, czyli siłę uderzenia, czyli wyzwolenia nutki w pliku stylu. Jak wiecie, style to są tak naprawdę pliki MIDI zapętlone przez instrument w automatycznym akompaniamencie i tak dalej. I producent Yamaha wymyślił to w taki sposób, że ściszając live control zmienia się również velocity. I co to powoduje? W nowoczesnych keyboardach jest tak, że pod jedną nutką macie czasami 4-5 warstw brzmienia. To znaczy, że jak jest werbel, to on na velocity na przykład 20, jak delikatnie gramy, on delikatnie wybrzmiewa. Jak jest velocity 50 czy 60, no to ten perkusista uderza troszeczkę mocniej, a jak jest 127, to wali z impetem. I jak wiecie, ten werbel będzie brzmiał inaczej. I tak samo jest w tych instrumentach. I to Wam pozwala w czasie rzeczywistym zmieniać brzmienie, nie tylko głośność, ale brzmienie Waszego stylu. Co więcej, jeśli w Dynamics Control ściągamy sobie velocity w dół, a ono już było na niskim poziomie, to pewne brzmienia uderzenia perkusji zaczynają zanikać. To powoduje jeszcze większe możliwości ściszenia tego akompaniamentu. Perkusja zaczyna grać delikatnie, nie ma talerzy, gdzieś tam dwa werble zanikły, naprawdę robi się świetny temat, po czym wchodzicie w wariacja D, Dynamics Control na maksa i perkusista gra, hi-hety się pojawiają, tomy się pojawiają, werbel, zupełnie inaczej to wybrzmiewa. Posłuchajcie sobie tego na żywym przykładzie. Skoro już jesteśmy przy stylach, to style, automatyczne akompaniamenty wykorzystują brzmienia instrumentu. I co najważniejsze, sercem tego instrumentu jest oczywiście silnik Yamahy i synteza AWM, chyba AWM nawet 2, ale przejdźmy do cyfr. W tym instrumencie znajdziecie aż 1587 brzmień.
63 zestawy perkusyjne, 480 brzmień w tych 1587 macie 480 brzmień do zgodności ze standardem MIDI, tam XG. I teraz tak, po raz pierwszy, to jest po raz pierwszy w średniej klasy instrumencie Yamaha zastosowała technologię Super Articulation 2. To był główny argument, dlaczego dla mnie te instrumenty nie miały racji bytu, bo ja kocham tą technologię. I teraz macie to po raz pierwszy w instrumencie klasy średniej Super Articulation 2, czyli technologia, która pozwala Wam w czasie rzeczywistym wyzwalać niuanse, rzeczywiste wybrzmiewanie instrumentów dętych, gitar i wielu innych instrumentów. O tym macie cały odcinek na kanale Akademii, również sobie obejrzyjcie, jak korzystać z tych brzmień i macie do tego oczywiście dwa przyciski nad joystickiem. Ale również w tym instrumencie Yamaha zastosowała taką technologię jak Super Articulation Plus. To takie trochę dwa z minusem, zrobili z tego plus. Generalnie pod guzikami również są funkcje, które można wyzwalać, jakieś flażolety i inne cuda, szarpnięcia strun, dźwięki slajdu po gitarach, ale te brzmienia nie reagują na zagrywki oktawowe, na zagrywki staccato, legato i tak dalej. Tych brzmień jest 15. I pozwala Wam naprawdę wprowadzić to troszeczkę świeżości do Waszej gry. To jest taka lepsza technologia Super Articulation Lite, która była zastosowana po raz pierwszy w PZSR E473. Tu macie w SX900 Super Articulation Plus. Tych brzmień jest oczywiście niewiele, no bo najwięcej jest we flagowcu, jeśli chodzi o Super Articulation 2, ale 12 Super Articulation 2 plus 15 Super Articulation Plus do najpopularniejszych brzmień naprawdę robi robotę. Dodatkowo 340 brzmień Super Articulation i ja sobie tam zerkam w monitor, 55 organ flutes i 82 mega voice. To jest oczywiście stopniowo troszeczkę więcej niż było w SX900. Konkretne cyfry będziemy porównywać w odcinkach SX900 kontra SX920, na które już Was teraz serdecznie zapraszam. Tutaj się nad tym nie rozwodzę, bo braknie mi naprawdę czasu antenowego. Skoro przy
brzmieniach jesteśmy. Wiecie o nowej funkcji Super Articulation 2. Wiecie o Dynamics Control. Kolejną ważną kwestią jest, jak wiecie, w instrumentach Yamahy całe brzmienia tak naprawdę tworzą efekty DSP. To efekty DSP świadczą o potędze procesora, o potędze tego brzmienia i o tym, jak to brzmienie siedzi w miksie albo nie siedzi i tak dalej, i tak dalej. Tu sampli gitarowych tak naprawdę może być kilka, a wszystko robi się wzmacniaczami gitarowymi, czyli również efektami DSP. I te wzmacniacze gitarowe są już wiele, wiele, wiele instrumentów do tyłu, natomiast tutaj macie tak naprawdę, od razu odpowiadam, wszystkie efekty DSP, które są praktycznie w Genosie 1 i praktycznie wszystkie, które są w Genosie 2, tam to się naprawdę niewiele różni. A już jeśli chodzi o efekty typu wzmacniacze gitarowe, bo sprawdziłem listę, one są praktycznie takie same. Ale co jest bardzo ważne, to są efekty insertowe. Efekty insertowe to są takie efekty, które możecie sobie narzucić na ścieżkę, niezależnie poza masterem, poza master reverb czy tam master chorus, macie tutaj efekty insertowe. I teraz, w SX-900 mieliście 3 efekty insertowe, które możecie wrzucić na ścieżki stylu. Styl ma 8 ścieżek. W poprzednim modelu mogliście wrzucić 3 efekty insertowe. Tu możecie zaimplementować 4 efekty insertowe. Dla porównania w Genosie 2 czy w Genosie 1 nawet, na każdą ścieżkę można wrzucić sobie jeden efekt insertowy. Czasem chciałoby się 2, ale na to nie ma zgody producenta. Więc tutaj kolejny krok do przodu, delikatny, ale wielu, wielu to poprawi granie. Jeśli chodzi również o brzmienia, to jest funkcja miksera. W mikserze macie funkcję Master EQ, pełnopasmowy, 8-zakresowy equalizer. Możecie dowolnie konfigurować sobie częstotliwości i dobroć filtrów. Tutaj te wszystkie style, które gram, są oczywiście prezentowane na ustawieniach equalizera, które sam sobie tam wprowadziłem, opatentowałem. Moim zdaniem są bardzo, bardzo dobrze brzmiące. Jest również kompresor, który moim zdaniem w tych instrumentach niestety czyni więcej szkody niż pożytku, więc ja go zostawiam w opcji natural, ale jak chcecie sobie ustawić inaczej, to proszę bardzo. Mi się on za bardzo do pracy nie przydaje, tym bardziej jest bardzo okrojony, jeśli chodzi o funkcje, i z prawdziwym kompresorem, jeśli chodzi o możliwości konfiguracji, to ma tak naprawdę nie za wiele wspólnego. No ale podejrzewam, że dla prostoty użytkowania jest on zbudowany tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi również o brzmienia prawej ręki, to zostały zaimplementowane nowe opcje portamento i cały przemodelowany wygląd miejsca, gdzie edytuje się to brzmienie, nakłada efekty i właśnie tam się edytuje czas portamento. Nowy design, nowy kolor niebieski, sprawia to wrażenie troszeczkę więcej świeżości niż ten zielono-szary, który tutaj dotychczas był. No i te funkcje nowe portamento, które to jest tak naprawdę czas reakcji pomiędzy jedną a drugą nutką. Możecie sobie zrobić, że nutka będzie pływać z jednej do drugiej, płynnie przechodzić albo stopniowo sobie zmieniać. Możliwości są bardzo, bardzo duże. Nowa funkcja, których też nie było w poprzednich instrumentach, więc warto sobie to sprawdzić i przetestować. Thank you.
W instrumencie znajdziecie również bardzo, bardzo dużą ilość wbudowanych multipadów. Macie tutaj aż 500 banków multipadów, zawierających w każdym banku 4 multipady, co tak naprawdę daje praktycznie aż 2000 takich małych zaprogramowanych pętli. Czy to bicia perkusyjne, czy jakieś glisy pianinowe, czy jakieś bicie gitarowe, to można wykorzystać jak, tak jakby dodatkowe ścieżki w stylu. Pamiętacie, Ketron teraz się chwali, że mają dodatkową ścieżkę w stylu. Tu macie tak naprawdę 4 multipady, które możecie troszeczkę edytować. Co więcej, macie tutaj funkcję również Audio Link Multipad. Dzięki temu możecie wrzucić dowolny plik WAVE jako multipad i możecie go wyzwalać. I to już mogą być różne rzeczy, które Wam się spodobają. Najczęściej wrzuca się wokale, przynajmniej na prezentacji, wrzuca się wokale plus styl i pokazuje się, że ten styl do danego numeru idealnie pasuje i klei się z oryginalnym wokalem świetnie, co pozwala usłyszeć, jak naprawdę te instrumenty brzmią. A brzmią świeżo, fajnie, dynamicznie. Brzmią jak to Yamaha, bo wielu się zarzuca, że od razu słychać Yamahy. No pewnie! Od razu słychać Korga, od razu słychać Ketrona. Każdy producent ma swoje charakterystyczne brzmienie. Jeśli chodzi o panel tylny instrumentu, znajdziemy tutaj dwa wejścia na pendrive'y USB. Wejście do komputera USB, znajdziemy wyjścia liniowe, wyjście AUX, znajdziemy wejście mikrofonowe, wejście gitarowe i do gitary odpowiednio efekty mikrofonowe i znajdziemy sobie jeszcze wejścia na pedały. Tutaj w tym przypadku mamy możliwość podłączenia dwóch pedałów, którymi możemy sterować wieloma funkcjami, bo pedał w Yamaszce to również jest pełnoprawny kontroler i można do niego przypisywać różne funkcje, nie tylko sustain, ale można pedałem przełączać sobie teksty, zmieniać sobie wariacje stylów, multipady, one-touch settings, ściszać, zgłaśniać muzykę i wiele, wiele innych funkcji. W instrumencie znajdziemy również technologię Bluetooth Audio, która pozwala Wam, uwaga, bo wielu użytkowników o to pyta, pozwala Wam przez instrument słuchać muzykę, którą wyślecie sobie na przykład z telefonu. Dlaczego nie działa to w drugą stronę? Dlaczego nie pozwala Wam to grać i słuchać tam? Ano dlatego, że Bluetooth działa z opóźnieniem. Wyobraźcie sobie, że gracie na klawiaturze coś, a po pół sekundy słychać to w głośnikach. Uwierzcie mi, że Was mózg totalnie sfiksuje, dlatego nigdy, może nigdy, nie będzie to działało w drugą stronę w przypadku wbudowanych przynajmniej urządzeń schowanych pod obudową. No i na koniec najważniejsze, żebyście nie pomyśleli, że ze wszystkim jest tak ultrakolorowo, producent musiał oczywiście coś spierdzielić. Jedna taka drobna rzecz, którą prawdopodobnie poprawią w aktualizacji. Jest to okienko pop-up. Okienko wyskakujące, powiadamiające o zmianie kontrolera, live control, czy też właśnie super articulation, bo przy super articulation dwa jest to najbardziej irytujące. Kiedy gracie jakąś barwę, klikacie guzik, tutaj wyskakuje super articulation 2 disabled albo enabled. I teraz uwaga! Kiedy to okienko wyskakuje, ekran nie reaguje na nic innego. Co to znaczy? Że jeżeli chcecie w danym momencie wcisnąć sobie Super Articulation 2, zrobić slide gitarowy i wyłączyć bas, to niestety się nie da. Dlaczego Yamaha? Nie wiemy. W opcjach instrumentu możecie to okienko pop-up zmienić jego wyświetlanie od 1,5 sekundy do nieskończoności. Nie można go natomiast wyłączyć. W Genosie 2 wyłączyć te okienka się da bez problemu. Pewnie dodadzą w nowym softie. Jeśli Yamaha tego słuchasz, to pewnie dodacie. Kolejna kwestia, jeszcze większy blamasz, bo to był problem firmware'owy, pewnie poprawią. Natomiast tego nie poprawią. Instrument, wiecie, ma opcję wyświetlania na zewnętrznym ekranie zawartości ekranu. Czyli na zewnętrznym projektorze i tak dalej, i tak dalej. Pomaga to w przypadku prezentacji instrumentów, ale także, gdy chcesz po prostu wokalistce wyświetlić tekst na imprezie albo zrobić sobie karaoke i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedzieć dlaczego instrumenty dalej nie obsługują USB 3.0, a co za tym idzie, nie obsługują nowych konwerterów obrazu na USB 3.0, bo takowe są produkowane. Instrumenty natomiast obsługują identyczne konwertery, które obsługiwał SX900 i Genos 1. Jest tylko jeden problem. Tych konwerterów już nikt praktycznie nie produkuje i nie da się ich kupić nowych, przynajmniej w Polsce, w Europie, ale sprawdzałem także Amazona i AliExpress, urządzeń nie ma praktycznie wcale. Dlaczego?
Dlaczego idziecie w taki system? Nie ma tutaj gniazda HDMI. No wiem, że to są dodatkowe koszta, ale jeśli ogarniamy konwertery, to idźmy z duchem czasu. Tutaj są stare konwertery, obsługiwane jest oczywiście na stronie lista obsługiwanych konwerterów, ale są tam urządzenia takie same, jak było w przypadku SX900. A już wiecie, bo dzwonicie i pytacie: Jurek, czy masz może konwerter obrazu? Nie, niestety nie mam, bo już ich nikt nie produkuje i produkował nie będzie, bo to jest przestarzały system. Nie wiedzieć dlaczego. Więc jeśli macie SX900 czy Genosa 1 i chcielibyście kupić sobie SX920, nie sprzedawajcie dotychczasowych konwerterów. I informuję, nie kupujcie konwerterów na USB 3.0, bo nie będą współpracowały z tym instrumentem. Chyba że Yamaha zrobi jakąś oficjalną aktualizację, coś poprawią i uda im się to firmware'owo wskrzesić, na co czekamy. I jeśli chodzi o stricte suche dane, to myślę, że naprawdę tyle. Kilka słów ode mnie na samo zakończenie. Słuchajcie, robotę w tym instrumencie robią dwie, trzy rzeczy, które mi zaimponowały. Pierwsza kwestia. Fortepian CFX, to jest fortepian używany na koncertach chopinowskich, taki sam jak w Genosie. Fortepiany C7 i ich tam pochodne wszelakie barwy. To jest taki bardziej ostrzejszy fortepian, który można sobie posłuchać. Brzmienia Super Articulation 2 to jest pierwszy instrument Yamahy, który zawiera tą technologię i to mi bardzo, bardzo zaimponowało, bo myślałem, że nigdy tego nie dodadzą do średniaka, no ale jednak coś dodawać muszą. No i kolejna kwestia, o której nie powiedziałem przed chwileczką, to pamięć instrumentu. Macie tutaj 4 GB pamięci, tak jakby flash takiego ala wbudowanego pendrive'a czy też dysku twardego na przechowywanie własnych stylów, plików MIDI, tekstów czy też plików MP3. I co ważne, macie dodatkowo 2 GB pamięci, czyli 100% więcej niż było w poprzedniku, na własne expansion packi, własne sample i paczki brzmień. I teraz uwaga. Kupując ten instrument, macie zainstalowane fabrycznie 4 paczki. Ja to sprawdziłem, podłączyłem instrument, wyciągnąłem sobie instrument info i okazuje się, że te paczki fabrycznie zajmują w pamięci 1450 MB, więc zostaje Wam niecałe 600. Dużo? Niedużo. Ale po pierwsze, wiemy dlaczego powiększyli pamięć, żeby ten instrument był bardziej uniwersalny, bo to są paczki, żeby Was nie skłamać, już Wam powiem. Afryka, Euro, Latin America i Middle East. Coś, co się nam pewnie i Wam w Polsce przynajmniej za bardzo nie przyda. Dlatego jak będziecie sobie wygrywać swoje paczki, to pamiętajcie, zawsze robimy plik CPI. On nadpisuje i kasuje całą pamięć instrumentu i te paczki po prostu usuną się. Więc będziecie mogli mieć 2 GB na Wasze expansion paki, a jeśli będziecie potrzebowali przywrócić instrument do ustawień fabrycznych, to widziałem, że Yamaha dała taką opcję, żeby przywrócić te fabryczne paki, które tutaj były i zresetować instrument do ustawień fabrycznych. Więc powiększona pamięć, Super Articulation 2, fajne fortepiany, ja kocham brzmienie fortepianów, teraz sobie kupiłem nową zabawkę z klawiaturą fortepianową, bardzo mi się to podoba. I poprawiona klawiatura, to bardzo, bardzo, bardzo duży krok do przodu, który uczyniła Yamaha. Czy to jest mały Genos 2? Odpowiecie sobie na to pytanie sami. Troszeczkę Was przyciągnę i zaproszę do kolejnych materiałów, bo będziemy ten instrument porównywać jeszcze właśnie z Genosem 2, z Genosem 1 i być może z 900. Zobaczymy, na ile będę mógł sobie to jeszcze zatrzymać. Chciałem Wam porobić kompleksowe kompendium wiedzy, bo chcę, żeby ten kanał Akademii Keyboardu był miejscem, na którym dowiecie się praktycznie wszystko, bez zawijania w bawełnę, bez cenzury.
Ja z tego miejsca raz jeszcze i serdecznie dziękuję sklepowi muzycznemu Krys w Grudziądzu. Jeśli chcielibyście nabyć takiego SX-a albo inne instrumenty, na przykład Yamaha jest autoryzowany dealer, zapraszam serdecznie do kontaktu. Możecie się powoływać na Akademię Keyboardu, na te filmy, albo po prostu mówić, że jesteście od Jurka. A ja Wam gwarantuję, że w ramach współpracy, bo Krys tak naprawdę nie ma z tego nic, ja nie płacę za te instrumenty, dorzucamy drobny gadżet upominek do każdej zakupionej sztuki takiej Yamahy właśnie w sklepie Krys, ale to będziecie mieli przy odbiorze. Kto już kupił, pewnie ten dostał. Ja Wam pięknie dziękuję. Oglądaliście kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was przydatna, że Wam się podobała. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki sposób recenzowania instrumentów. Muzyczno-słowny. Myślę, że nie jest nudno, jest fajnie. Kilka dni poświęciłem na nagrywanie tych odcinków, na tego odcinka, na nagrywanie tych materiałów. Wszystko dla Was, moim cennym czasem po godzinach. Ale chcę, żebyście czuli się na tym kanale jak w domu i dziękuję Wam za to, że oglądacie. Miło było Was usłyszeć, miło było Was zobaczyć i cieszę się, że jestem z Wami z powrotem po weselnej przerwie, bo sezon weselny się kończy. Będzie teraz czas na nowe materiały Akademii Keyboardu Keyboardway. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!